Dżuma zaatakowała 3-letniego chłopca. Straszne wieści z Chin. W Chinach stwierdzono dżumę u 3-letniego dziecka. W prowincji Yunnan natychmiast podniesiono alarm i podjęto kroki, aby zahamować rozprzestrzenianie się czarnej śmierci. Wstępnie ustalono, że zarazę przenoszą szczury. Władze prowincji Yunnan wprowadziły stan alarmowy 4 stopnia. Zespół zajmujący się kontrolą gryzoni zbadał, czy wśród lokalnych gryzoni są nosiciele bakterii i dżumy. W jednej z wiosek okręgu Menghai, gdzie mieszkało zarażone dziecko, znaleziono 3 martwe szczury. Przyczyna ich śmierci pozostaje nieznana, jednak w wyniku wstępnej kontroli potwierdzono, że wśród gryzoni rozprzestrzenia się dżuma. Dżuma dymiczna w Chinach. W jakim stanie jest zarażone dziecko? Według ustaleń Global Times, zarażone dziecko cierpiało na łagodną infekcję. Zostało jednak poddane leczeniu, w wyniku którego czuje się już lepiej. Władze okręgu Menghai otrzymały wsparcie ze strony krajowych ekspertów. Mają oni za zadanie pomóc w przeprowadzaniu kontroli. Powołano również specjalny zespół, którego członkowie mają za zadanie nie tylko dokonywać inspekcji, lecz także diagnozować mieszkańców, a w razie konieczności poddawać kwarantannie. Do mieszkańców okręgu Menghai zwrócono się ze specjalnym apelem. Zostali poproszeni przez przedstawicieli władz o niezwłoczne zgłoszenie, jeśli mieli do czynienia z martwymi szczurami. Przypominano im, aby zwracali baczniejszą uwagę na swój stan zdrowia, a w przypadku wystąpienia na przykład gorączki udali się do lekarza. Nie tylko na terytorium Chin potwierdzono przypadki wystąpienia dżumy dymienicznej. Zachorowania miały również miejsce w stanie Kalifornia w Ameryce oraz w rosyjskiej części gór Altaj i w Mongolii. Wszystkie przypadki odnotowano na przestrzeni ostatnich miesięcy.